Cześć, siema, siemaneczku, moi kochani widzowie. Dzisiaj umysłem w izbie, jak widzicie, lekko napoczyntej. Otóż se my postanowiły z mamą, w sumie mama zadecydowała, że musi tu zrobić jakiś porządek, ornung, bo to już jest nie do zaglądania ta izba. A w skuli tego, że będzie weseli, no to jakoś tu musi wyglądać. No, także tu już mamy, trochę późno się w ogóle wzięła za te nagrywanie, no ale jakoś tak wyszło. Musicie mi wyboczyć. Tutaj już mamy pierwszą warstwę, trochę cima, ale prądu jeszcze nie ma, bo tata gniazdko nam zrobił nowe. I mama go tam teraz dopieszczo. Pieści. Gorzej jak nie popieści. Gorzej jak i oddo, oby ni. No. Pierwsza warstwa mamy... Generalnie tu były tapety. To było widać tamte tapety na jednym odcinku ze Śląskiej Gotki u mnie. No, także tapety zostały zerwane. I jak widać, były poprawki robione. Ale jak my to zaczęły malować, to w ogóle zaczęło odchodzić do pierwszej jakiejś farby starocnej, nie wiadomo z jakiej epoki. Epoki brązu chyba. A to było straszne. No, tak to zaczęło odchodzić. No, ale mama uznała, że już to smoli, już tu nic z tym nie robi. No i co? Pierwsza warstwa jest. Tu jest pierwsza warstwa, ale obejrzcie, jak to fajnie chyciło. Ja, bo to był mój pomysł. Ale farba wybierają. No. Ale nie, fajnie to chyciło. Jedna warstwa, to ta ściana jeszcze jakoś wygląda, ale te wyglądały dużo gorzej. One były bardziej cynkowane, brązowe. To był wszystki kolor tęczy. No. Także lecimy z drugą warstwą. Tam będzie taki inny kolorek, troszkę. Nie wiem, jaka jest ta, a tu. Będzie tako. Oczywiście wszystko jest z resztek, nie? Ale... Jakoś i kto. To się nazywa ekonomiczne podejście tak do jest. Sprawy. Dokładnie, my są oszczędne, baby ze wsi, cebula itp. No. Musiałam wyłączyć muzykę, bo mnie bloknął za prawa autorskie. I co teraz? To się nie da pozór. No mogę ją śpiewać ewentualnie. Nie no, lubisz, jak mamusia śpiewa po norwesku? Nie no, uwielbiam, uwielbiam, ale czasami nie trzeba to wiecie. Ale zarobią cię za to. Dobrze, to od nowa to. Tata pojechał po farba, bo my uznały, że nam tego braknie. No i tak. Musi się tego, po prostu czuć potrzebne. Tego jest Stella. Ściany jest Stella, no i jakby uznały, że tego braknie, no i lepiej, żeby zajechał po nią. No, a teraz... Sumie, to... oddać ją można. Ja na pewno ją oddasz, zaraz wymyślisz drugą z do malowania. No słuchaj, mi jeszcze trzeba zrobić w laubie ten tynk pomalować. No. Bo to mamy taki obrzygany. No. I tam będzie pasować. A no tak, no wszystko będzie pasować. No. Mama, dalej mi. Mamy dwa dni, no to jazda, nie? Weekend trzeba wykorzystać. Tak jest, Agata nie ma studiów, to samo trzeba wykorzystać do imentu.
Siema, siemaneczko, kochani widzowie. Dzisiaj mamy niedziela. Mamy tu już skończone. Mama wczoraj walczyła do pierwszej w nocy. Przykręcała listwy, myła podłoga. No, jak widzicie, nie jest to złe. Jest to ładne. Gorzej na pewno to nie wygląda, jak wyglądało. Kolory przyjemne. Na tej ścianie będą białe ramki. Jasna lampa ze złotym. Więc to się będzie tak fajnie komponować. No. Jeszcze gardin sztangi trzeba powiesić, gardiny. No i co jeszcze? No, posprzątać, pomyć lalówkę jeszcze raz, bo to wiadomo, jak to po tym szlifowaniu. Meble trzeba posprzątać, bo o, jakie to wszystko zakurzone. Także niby niedziela, ale i tak robić będziemy. No. Mi się podoba. Nie wiem jak wam, ale mi się podoba. Tu my uznały, że te rogi są za krzywe, niepoprawione i że zrobimy po prostu taki odcięci, żeby nie wyglądało to tak jak u mnie w izbie, jakoby to ożarty malował, bo to jak są te dziury, to tam i tak podchodziła ta farba i to taki wyszło takie rozciapane. Pogoda mamy piękno. Marcin mnie ponoć zabierał dzisiaj do Wisły na jakąś harantka. No, także życzę wam miłej niedzieli. Trzymajcie się ciepło. Życzę wam dobrej pogody. Dajcie znać w komentarzu, czy się wam podoba i czy mi jeszcze przajecie, bo ja wam wesprzaja. No i co? Trzymajcie się, pa pa!